No siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Farming Simulator 2013. Dzisiaj będziemy zajmować się złożeniem kiszonki, w sumie koszeniem jej i wysypywaniem do tego silosu. A więc zaczynajmy. Weźmiemy sobie to przyczepę. Mam nadzieję, że dźwięki są w miarę ok. Także powracamy do mapy Łódź. Do mapy, na której już był pierwszy let's play. W wielkim stylu powracamy, można powiedzieć. O co wy tu stoicie? Też ludzi nie ogarną. Ale nieważne, jedziemy do celu, także dzisiaj będziemy się zajmować razem z koszeniem trochę, dokończeniem pola właśnie tej kiszonki. Ale to nic nie szkodzi. Pojedziemy sobie tutaj. I tak, wykosimy kukurydzę i w następnym odcinku myślę, że będziemy kosić to pole, żeby zarobić na kombajn Fenda. Planuję je kupić. Taki troszeczkę większy, bo tutaj jednak widzicie, niektóre te pola są takie duże. A przez całą, że tak powiem, karierę nie będę się tam bizonem tłukł. Także no myślę, że jest to dobry pomysł. Ale najpierw muszę właśnie sobie kiszonki pozwozić, żebym miał czym karmić krowy. Troszeczkę tego będzie, jak widzieliście, tam było już 300 ton zwiezione, także to trochę jest właśnie, to było głównie z tego pola. No to nawet chyba wszystko tam było z tego, a więc no trochę było tego, ale zawsze lepiej, żeby było więcej troszeczkę tego, i żebyśmy musieli potem skądś, nie wiem, brać tą kiszonkę i roić dopiero. Mało miejsca na dysku i troszkę lagi są. Mam nadzieję, że to nie będzie taki widoczny na wideo. A jak wspomniałem w ostatnim odcinku, miała być jeszcze jedna osoba do nagrywania, ale tak akurat się to potoczyło, że jeszcze
odkrywał sam. No ale myślę, że w niedalekiej przyszłości właśnie będę miał osobę do nagrywania, także myślę, że to będzie fajne urozmaicenie. Ale na razie muszę się wysługiwać pomocnikiem, który jest głupi. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Co ty robisz? Że jednak te 50, prawie 50 ton to trochę tego jest. Więc nie ma co narzekać. Będziemy tutaj wyklarnie. Nie wiem, czy pobierać jakąś nową mapę i znowu coś nowego wam dać, czy kolejny raz właśnie na tej mapie. Nie wiem, jak będziecie chcieli, ale no zobaczymy, bo też fajnie sobie było na tej mapie ogarnąć taki większą maszynę. Myślę, że było to dosyć fajne. Zgadzam się. Fajnie, ten traktor podoba mi się też.
artystyczny głos, muszę wam to powiedzieć. Przesłuchajcie się. No, także mi się wydaje, że to jest dosyć fajna, fajna trzydziestka. Ma dziwny taki bóg. Sorry, przerwało mi nagrywanie, a więc chodzi mi o to, że się kabina tak pojawia, jak dam F4. Znaczy, num 4. Sorry. Okej. Tu sobie przestawimy. A nie. Fuck. Dobra. A więc przy tym bardzo ekscytującym głosie zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bało. A jeżeli tak, to zostaw tam łapkę w górę albo subnij. No i do kolejnego. Siemano.